Cześć, z tej strony Karol z kanału Karol Remontuje. A ja zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jakie zmiany wprowadziłem w projekcie 114 metrów kwadratowych podwyższonym. Na prośbę jednego z widzów, Arkadiusza, pokażę Wam, jakie zmiany wprowadziłem w moim domu 114 metrów kwadratowych. Jest to dom z projektu Zbuduj Sam Dom. Projekt nazywa się Dom na Start bez kredytu 114 podwyższony. Jest to dokładnie ten sam dom, 63, tylko że jest podwyższony o piętro. Aktualnie jestem na etapie murowania ścianek działowych. Pierwsze piętro jest wymurowane, także zapraszam Was do środka. Pokrótce omówię, co i jakie zmiany nastąpiły. Wejście ogólnie jest bez zmian. Cała konstrukcja, czyli jeśli chodzi o wymiary budynku, długość, szerokość, wysokość, tutaj żadnych zmian nie wprowadzałem. Zmiany są w rozstawieniu okien. Także tak jak widzicie, tutaj z prawej strony bez zmian drzwi, ale drzwi nie prowadzą do garderoby, tylko prowadzą do kotłowni. Komin został przeniesiony, bo był tak mniej więcej na środku, a tam z tego miejsca, gdzie była kotłownia, zostanie zrobiona garderoba z sypialni. Okno przeniesione na ścianę frontową. I idziemy dalej. Wejście do sypialni. Sypialnia wymiarami troszeczkę skrócona o 20 cm. Natomiast przez to, że jest tutaj kupę miejsca w garderobie, myślę, że nic się nie stanie, bo tu garderoba jest 142 na 202 albo 144. Tu jeszcze muszę poszerzyć wejście, także tym nie zwracajcie na to uwagi. W sypialni okno przeniesione na ścianę od ogrodu. Dobrze, tak to wygląda. Idziemy z powrotem na korytarz. Tutaj drzwi nie będzie do garderoby, tu będzie ściana zamurowana. Idziemy z powrotem. Tutaj jest klatka schodowa, także tutaj jeszcze będzie ściana wymurowana. Idziemy do łazienki. Łazienka troszeczkę zmniejszona. Tak jak widzicie, wymiarowo tylko delikatnie troszeczkę się zmniejszyła. Z tej strony. Chociaż z tej strony przesunąłem 20 cm, to może nie, chyba nie jest aż taka istotna zmiana. Ogólnie nieduża ta łazienka, dużych zmian nie ma. Jeśli chodzi o komin, tutaj w tym miejscu jest komin wentylacyjny w projekcie oryginalnym, natomiast u mnie jest komin do kominka, wentylacja też jest. Przygotowałem sobie wejście tak, żeby postawić tutaj kozę, czy jakiś tam taki ładny kominek z wnęką na telewizor lub coś tam, jakąś ściankę dekoracyjną. Kolejną zmianą, to jeszcze musimy się cofnąć, ponieważ zobaczcie, w projekcie jak się wchodzi do salonu, z tej strony jest kuchnia, z tej strony jest salon, a tutaj jest wyjście na taras. Drzwi tarasowe przeniesione na prawą stronę, czyli strony od ogrodu. Tutaj będą poszerzone drzwi, tu tam okno poszerzone, troszeczkę większe, a kuchnia będzie na tej stronie. Także na razie ze zmian tak to wygląda. Jeśli chodzi o piętro, na piętrze dwa pokoje tak samo, tylko te ścianki, które są tam pokazane w projekcie, że są wytyczone garderoby, nie będę tego robił, będą dwa duże pokoje. Mam jedno dziecko, także jeden pokój będzie dla niego, drugi pokój będzie dla mnie. Będąc tu przy klatce schodowej, jeszcze muszę wspomnieć, że klatka schodowa będzie, czy tam schody będą betonowe. Jak widzicie, tutaj mam już wyprowadzone zbrojenie. Schody będą wyglądały dokładnie tak samo, natomiast klatka schodowa jest troszeczkę poszerzona, ponieważ ta w projekcie klatka jest bardzo wąska i niewygodna, także troszeczkę ją powiększyłem. Stopnie będą miały około metra, tak liczę, że około metra szerokości i się zmieszczą na górę. Kolejną dużą zmianą jest strop. Strop, który ja będę miał, zobaczcie tutaj, to jest strop Terriva. Już zamówiłem sobie kształtki L-ki, 36 metrów, 102 sztuki. 36 metrów bieżących, w sensie w koło. I wychodzi 102 sztuki L-ek. Pustaki deklowane.
Czy tych jest 102, przepraszam. Tych jest 144 sztuki. I pustaki na środek. Będą dwa żebra rozdzielcze. Pustaki trzykomorowe, keramzytowe. Koszt stropu 8700 zł plus 1000 zł to 9700. 9700 koszt stropu, a tutaj mamy belki. Belki, 18 sztuk belek do Terrivy. Długość 6,40. 6,40 tych dłuższych i przy klasie schodowej będą 3 krótsze, czyli tutaj około 4 metrów będzie, będą te, one są dłuższe, ja je będę musiał przyciąć. Chyba nie mieli akurat 4-metrowych, tam 4,20 są albo 4,40, nie pamiętam. Ale lepiej przyciąć niż jakby miały być za krótkie. Z tego co wiem, to strop monolityczny jest zastosowany w tym budynku tylko dlatego, że po prostu jest troszeczkę tańszy. Natomiast ja wybrałem strop Terrivę właśnie dlatego, że jestem w stanie zrobić to sam. Tam jest dużo mniej szalowania, dużo mniej podpór. Okej, zapłacę, nie wiem, 1000, 2000, 3000 więcej, ale ja z pomocą ojca jesteśmy w stanie zrobić taki strop. No i nie potrzebujemy wypożyczać szalunków, nie potrzebujemy tyle zbrojenia, zresztą tego zbrojenia to też abym nie wiedział jak to dokładnie wiązać, bo tam są dwa poziomy, także no troszeczkę wiecie, no jak się na czymś nie znacie, tak jak ja nie czuję się pewny w tym, nie czuję się pewny w tym, żeby zrobić strop monolityczny, no to bałbym się, żebym tylko to rozwalił. Tak to wygląda na ten czas, jeśli chodzi o jakąś aktualizację z budowy. Możecie śledzić na kanale Karol Remontuje. Cały czas czytam, staram się mniej więcej systematycznie dodawać te filmy. I tak to wygląda. Aktualizacja na środę. Środę 31 maj. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do oglądania i subskrybowania. Pozdrawiam.